Szczęść Boże. Witajcie w popołudnie Święta Bożego Miłosierdzia. Chciałem Was zabrać dzisiaj na kolejny spacer. Trochę krótszy niż ostatnio, bo wiem, przepraszam, za długo, 20 minut, to ile może tego słuchać. Nie wiem, cały czas chodzi mi po głowie ten Tomasz dzisiaj. Święty Tomasz. Nie wiem, w tym roku odkrywam go bardzo inaczej niż zawsze. Zawsze pewnie nam wielu też się tak kojarzy Tomasz z niewiarą, że coś może jeszcze nie potrafił sobie jakoś ogarnąć ze sobą, że powinien bardziej się starać. I tak jakoś święty Tomasz mi się zwykle kojarzył. A w tym roku, nie wiem czemu tak, ale tak jakoś mam, że ten Tomasz, widzę go zupełnie w inny sposób. Właśnie to, co też dzisiaj już rano mówiłem w tym filmie. Święty Tomasz, który może czuć się odrzucony nawet przez samego Boga, że wszyscy inni mieli to szczęście, nawet chociaż doświadczali trudności po tym, że Jezus umarł, że zmartwychwstał, nie potrafili tego ogarnąć, to chociaż mieli tą łaskę spotkania z Nim. A Tomasz może się czuć odrzucony nawet przez samego Jezusa, bo on jakby zostawił go w tym wszystkim, tak? Wszyscy mieli okazję spotkać Jezusa, a święty Tomasz został gdzieś sam. I to, co jakoś dzisiaj, szczególnie jak miałem okazję być w najpiękniejszym miejscu na świecie, czyli w konfesjonale, to, co dzisiaj doświadczyłem, to właśnie to, co się działo w dzisiejszej Ewangelii. Jezus dzisiaj przychodzi do Tomasza nie tylko, żeby dać mu się dotknąć, dać dotknąć tych ran, które miał Jezus, po to, żeby Tomasz uwierzył, ale właśnie to on przychodzi dotknąć ran Tomasza. To jest takie dla mnie dzisiaj bardzo odkrywcze. Odkrywcze w tym względzie, że no właśnie, czasami nam się kojarzy, że to Tomasz potrzebował, żeby uwierzyć w ten Jezus, ale właśnie tam nie ma takiego w tym fragmencie opisu, że on dotyka tych ran. Jezus pozwala mu dotknąć się, mówi: włóż palec w miejsce gwoździ, włóż swoją rękę w mój bok. Ale nie ma takiego momentu, że on to rzeczywiście robi. Jezus mu na to pozwala. Ale to się nie dzieje. Ale dzieje się coś zupełnie innego. To Jezus dotyka rany jego serca, dotyka jego ran. I to jest w ogóle niesamowite. On chce, żeby każdy dzisiaj został zauważony. Szczególnie właśnie ta osoba najbardziej zraniona. I ta osoba, która nie wierzy, która ma problem, która właśnie czasami się czuje odrzucona i przez wspólnotę. Bo ciekawe, co ci uczniowie też o nim myśleli, nie? Może też jakoś zamknęli się w takiej swojej enklawie radości, że my mamy fajnie, że Jezus zmartwychwstał. Się tak tego nie ogarniali, ale cieszyli się może. A może na Tomasza też patrzyli jakoś tak inaczej, nie? Może, no, kto wie, no, to są ludzie, tak? Którzy też doświadczali jakichś podziałów, tak? Tutaj się dzieją, tutaj się pozradzali. To ich też bardzo porozbijało, cała ta sytuacja. Powychodziły pewne rzeczy, które były w ich sercach. I kto wie, jak patrzyli na Tomasza? Może też myśleli, skoro Jezus się jemu nie objawił, to może coś jest nie tak z tym Tomkiem. Nie wiadomo. A właśnie to jest niesamowite. Jezus przychodzący dotknąć ran Tomasza. To w ogóle jest jakieś takie odkrycie tego roku i w ogóle dlaczego właśnie jedno z rzeczy, które najbardziej kocham kapłaństwo, to jest spowiedź. Naprawdę tam się dzieją takie cuda. Ja dzisiaj też doświadczyłem wielu takich cudów właśnie, że no nie wiem, jakoś to ta Ewangelia stała się moim udziałem, kiedy widziałem tych ludzi, do których Jezus przychodził dotykać ich ran. Właśnie to jest czasami to, że ludzie nie zawsze mają jakieś konkretne grzechy, jakieś takie, że od razu bardzo, nie wiem, odrzucili Pana Boga, ale czasami jakoś po prostu jakoś się tak pogubią, zakręcą w tych swoich sprawach, że to są czasami bardziej rany i grzechy, które wynikają z jakiegoś skrzywdzenia przez życie, przez drugiego człowieka, przez sytuację, przez stratę bliskiej osoby, przez jakąś kłótnię, nieporozumienie w małżeństwie, czy coś takiego, nie? To gdzieś się dzieje, tak? I to jest nasze życie. I to nie jest tak, że my odrzucamy Boga. Tomasz też nie chciał przecież odrzucić Jezusa. To też nie jest tak, że on nie chciał wierzyć, bo sobie nie chciał wierzyć, bo nie chce, tak? Myślę, że bardzo tęsknił za tym, żeby być znowu jednym z uczniów. Bardzo kochał Jezusa i to, że on chciał, żeby dotknąć, już po prostu myślę, że to było takie przegrzanie tymi wszystkimi doświadczeniami i jeszcze tym doświadczeniem tego, że nie jest tak jak z innymi,
że go to jeszcze bardziej dobijało i dlatego myślę, że może, nie wiem, to jest taka gdzieś taka moja taka myśl, która gdzieś się łączy z tymi wszystkimi myślami o Tomaszu, że może to nie jest tak, że on nie był jakiś takim, coś mu brakowało i nie chciał uwierzyć. Po prostu już miał tego tak dużo na swojej głowie, tak ciężkie to było doświadczenie. Przygniecenie życiem, przygniecenie tymi różnymi doświadczeniami, że to już była taka bezradność, że już nie miał siły nawet wierzyć, że już mówił, Boże, już musisz ty sam przyjść i pomóc mi pokazać swoje rany, bo ja nie uwierzę, no już za dużo tego po prostu jest. Ilu z nas tak ma? Tego ten Tomasz jest, myślę, że chyba najbardziej nam bliski i naprawdę czasami tak jest, że ta osoba, która najbardziej gdzieś upadnie, gdzieś wpadnie w te grzechy, potem Jezus potrafi to tak wyciągnąć nas z tego wszystkiego. Dlatego dzisiaj jest święto Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj, może przez ten filmik, może przez to krótkie słowo, krótki spacer, na razie 6 minut, nieźle, a zaraz już kończymy, więc nie będzie dzisiaj 20. Może chcę przyjść również do Ciebie. Wyjdź z Nim na spacer. Wyjdź z Nim, pogadaj. Nie uciekaj na pewno. Bóg nie odrzuca nikogo. Jeżeli czujesz się gorszy, jeżeli czujesz się, że Kościół nie jest dla Ciebie, to nie są myśli od Boga. Każdy ma miejsce w Kościele i każdy może w Kościele się zbawić, doświadczyć, że Bóg jest. Czasami trzeba na to czekać, na to doświadczenie. Nawet potem doświadczymy, czasami będziemy upadać. Ale Bóg dzisiaj nie chce ominąć każdego, nikogo. Przychodzi również do Ciebie. Dlatego idź z Nim na spacer. Znajdź i spotkaj Jezusa, Boże Miłosierdzie.